Sulejów. Twoje miejsce na ziemi. Gmina Sulejów usytuowana jest w malowniczych terenach południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Swym obszarem obejmuje czyste ekologicznie tereny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Miasto Sulejów wraz z 25 sołectwami tworzy jedną ze 177 gmin województwa łódzkiego. Na obszarze 189 km2 gminę Sulejów zamieszkuje około 16 tysięcy osób. Gmina zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych. 57 km od Łodzi, 14 km od Piotrkowa Trybunalskiego i 73 km od Kielc. Odległość od Warszawy wynosi 150 km. Walory krajobrazowe i przyrodnicze spowodowały, że gmina Sulejów stała się atrakcyjnym miejscem rekreacji i wypoczynku. Obecnie funkcjonuje tu kilkanaście ośrodków wypoczynkowych, gospodarstwa agroturystyczne, camping, pola biwakowe oraz hotele. Wiele atrakcji czeka na amatorów żeglarstwa i innych sportów wodnych, wędkarzy oraz chętnych do jazdy konnej. W ostatnim czasie coraz większą atrakcją cieszą się spływy kajakowe. Jedną z największych atrakcji jest Zalew Sulejowski, atrakcyjne miejsce dla amatorów sportów wodnych. Tutaj można wypożyczyć kajak, rower wodny, jacht, nauczyć się pływać na windsurfingu, zdobyć patent żeglarski. Przez całe lato odbywają się regaty i wiele imprez związanych z aktywnym wypoczynkiem nad wodą. Gmina Sulejów to także bogata historia i tradycja. To powstałe na ziemiach opactwa Cystersów w latach 1279-1292 miasteczko należy do najstarszych osad nad Pilicą. Cystersi wybudowali tu kościół i klasztor w pobliżu rzeki, co w połączeniu z korzystnym położeniem na skrzyżowaniu dróg z Wielkopolską, Mazowszem i Małopolską oraz bogactwem zasobów naturalnych sprzyjało rozwojowi miasta i jego gospodarki. W 1818 roku nastąpiła kasacja zakonu Cystersów, rozpoczynająca ponad 150-letni regres miasta. W 1870 roku Sulejów utracił prawa miejskie. Odzyskał je w 1927 roku. Wysoczyzna zbudowana z luźnych skał polodowcowych oraz wapieni górnojurajskich, na której położony jest Sulejów, pomogły w dynamicznym rozwoju miasta w końcu XIX wieku. Sulejów stał się ważnym ośrodkiem przemysłu wapienniczego i drzewnego. W drugiej połowie XIX wieku transportowano z Sulejowa wapno drogą wodną Pilicą oraz drogami lądowymi. W 1901 roku rozpoczęło działalność przedsiębiorstwo Kopalnie i Piece Wapienne Sulejów. Rok później, za sprawą Stanisława Psarskiego, uruchomiono kolejkę wąskotorową z Piotrkowa Trybunalskiego do Sulejowa, która przez 80 lat przewoziła zarówno ludzi, jak i towary. Rozwój miasta brutalnie przerwała II wojna światowa, podczas której Sulejów został zbombardowany i zniszczony w 80%. Po wojnie zaczęto odbudowę miasta i gospodarki. Z uwagi na duży popyt na materiały budowlane, przemysł wapienniczy rozkwitał. Powstał nowy kombinat wapienniczy pod Kurnęcem. Miasto otrzymało nową szkołę podstawową i średnią, stadion sportowy, powstały nowe bloki mieszkaniowe, biblioteka miejska i kino. Utwardzono część nawierzchni ulicznych. W latach 1969-1974 powstał sztuczny zbiornik wodny, Zalew Sulejowski, który stał się atrakcją turystyczną regionu. Zaczęły powstawać ośrodki wypoczynkowe dużych zakładów pracy Piotrkowa i Łodzi. Napływały rzesze turystów. Gmina Sulejów stała się miejscem rekreacji dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich środkowej Polski. W wyniku zmian ustrojowych w latach 80. nastąpił kryzys gospodarczy, który dał się odczuć również na gruncie rozwoju turystyki. Wiele przedsiębiorstw zlikwidowano, część sprywatyzowano, a co za tym idzie, losy zakładowych ośrodków wypoczynkowych były podobne. Obecnie na terenie gminy Sulejów funkcjonuje m.in. 12 ośrodków znajdujących się głównie w rękach prywatnych inwestorów, dwa pola biwakowe
5 gospodarstw agroturystycznych i hotel pod klasztorzem, usytuowany w budynkach dawnego opactwa Cystersów. Sulejów znów staje się magnesem przyciągającym turystów do wypoczynku nad Pilicą, Zalewem Sulejowskim, w otoczeniu lasów sosnowych, zielonych łąk i czystego powietrza. Z uwagi na powstały w 1994 roku Sulejowski Park Krajobrazowy nie ma możliwości rozwoju na obszarze gminy przemysłu ciężkiego. Środowisko pozostaje więc czyste ekologicznie. Szlak wodny na rzece Pilicy o charakterze regionalnym przebiega na całym odcinku rzeki. W 2004 roku została uruchomiona ścieżka rowerowa dookoła Zalewu Sulejowskiego imienia Zygmunta Goliata, biegnąca wzdłuż Zalewu Sulejowskiego, a licząca na terenie gminy Sulejów około 15 km długości. Główną atrakcją regionu stał się XIII-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Tomasza w Sulejowie pod klasztorzu, wraz z murami opactwa Cystersów. Dzięki powrotowi Cystersów do Sulejowa w 1986 roku do swej świetności powrócił zabytkowy kościół romański i kapitularz wsparty na jednej kolumnie. Znajduje się tu też muzeum, którego eksponaty przedstawiają między innymi historię opactwa. Wiele tajemnic i ciekawostek historycznych kryje w sobie również opactwo Norbertanów z barokowym kościołem pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Witowie i bramą wjazdową z XV wieku. Na szczególną uwagę zasługuje chrzcielnica z 1646 roku oraz tryptyk świętego Stanisława z 1585 roku. Sulejów jest siedzibą władz administracji lokalnej miasta i gminy. Skupia się tu życie kulturalne. Odbywa się szereg imprez, m.in. Noc Świętojańska w czerwcu, Dni Sulejowa w lipcu i średniowieczna biesiada rodzinna w sierpniu. W okresie wakacyjnym melomani w zabytkowym kościele opactwa Cystersów mogą uczestniczyć w koncercie w ramach festiwalu wędrownego Kolory Polski Filharmonii Łódzkiej. Na zakończenie żniw odbywają się dożynki, na które przybywa wielu gości, nie tylko z regionu, ale również z województwa. Można wtedy podziwiać stoły dożynkowe oraz skosztować potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z gminy Sulejów. W Sulejowie działają Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna wraz z filiami, Gminne Centrum Informacji, kafejka internetowa Ikonka. Na terenie gminy Sulejów funkcjonuje 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży i dorosłych, 3 przedszkola. Działalność gospodarczą prowadzi aktualnie około 1000 podmiotów. Władze zapewniają przychylność dla inwestorów branż turystycznej, wypoczynkowej, produkcyjnej i usługowej, którzy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego gminy. Gmina posiada wolne tereny inwestycyjne pod działalność usługową i produkcyjną oraz pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Zapraszamy przedsiębiorców do inwestowania na naszych terenach, a turystów do skorzystania z atrakcyjnych warunków do wypoczynku i obcowania z przyrodą, jakie stwarzają uformowane przez wieki piękne doliny rzeczne, duże kompleksy leśne i czyste powietrze. Scenariusz Artur Wolski. Realizacja Marcin Kołodziejczyk. Czytał Jacek Wiśniewski.